Jestem kapucynem, a to co robię na co dzień to jest duszpasterstwo małżeństw, które przede wszystkim na tym polega, że prowadzę rekolekcje dla małżonków. Co weekend mam nową partię małżonków. Teraz miałem rekolekcje w Olsztynie. O i tak po prostu jeżdżę po Polsce i właśnie takie dość kameralne rekolekcje głoszę dla 15, 20, 30 par małżeńskich, zależnie jak wyjdzie. No i to jest o tyle fajne, że zawsze mam co tydzień jakąś świeżą dawkę jakichś nowych doświadczeń seksualnych, odkryć jakichś niepowtarzalnych sposobów myślenia, wesołych, humorystycznych sytuacji, jak i czasami smutnych i bolesnych. No i to mi pozwala też trzymać jakąś taką równowagę między głębokimi treściami duchowymi, a realizmem życia, które czasami jakoś tak sprawia, że ludzie jakoś uderzają o glebę i czasami nie mogą się podnieść, złapać oddechu. No a to jest też jakieś moje potem doświadczenie, bo jakoś lepiej rozumiem małżonków, czy wyłapuję pewne niuanse, które może dla takiego przeciętnego księdza mogą być niedostrzeżone, właśnie dlatego, że jak się tak słucha takich narracji różnych ludzkich, no to się widzi pewne rzeczy, na przykład coś takiego, co mnie w którymś momencie jakoś uderzyło, bo zobaczcie, w Kościele mówi się bardziej w takiej perspektywie może trochę ostrzegającej, w każdym razie zwracającej uwagę na wstrzemięźliwość, na wartość czekania, też w stosunku do was, czekania na współżycie seksualne jak najdłużej, najlepiej do małżeństwa jako tego wyboru już najbardziej dojrzałego i oznaczającego tak naprawdę gotowość do podjęcia współżycia seksualnego. Natomiast ja właśnie w pracy z małżonkami widzę odwrotny problem, że małżonków trzeba zachęcać do współżycia seksualnego, że trzeba im ciągle jakoś ich motywować, uświadamiać wartość współżycia, odblokowywać z różnych zahamowań, które oczywiście gdzieś już tam wnieśli też z czasów przedślubnych i ze swojego wychowania w życie małżeńskie, ale to wszystko wychodzi dopiero wyraźnie w małżeństwie i się okazuje, że raczej w małżeństwie może być niedosyt współżycia seksualnego niż nadmiar. I czasami tak jest, że małżonkowie opowiadają i mówią, że no przed ślubem no to oni nie mogli wytrzymać, tak byli jakoś roznamiętnieni i spragnieni współżycia, a potem jakoś się wszystko uspokoiło i na przykład ta żona, która no sama siebie uważała za bardzo rozbudzoną jakoś na początku, no to potem stwierdza, że właściwie takich potrzeb seksualnych dużych nie ma. Albo mąż mówi, że no jak ją brałem, to po prostu taka gorąca dziewczyna, że aż no myślałam, że z łóżka nie będziemy wychodzić, prawda, całe życie. A teraz po iluś tam 4 czy 5 latach pojawiło się jedno dziecko, drugie, lęki prokreacyjne jeszcze doszły, różne tam jeszcze inne sprawy i mówi, no czuję się oszukany, no, bo już tam pół roku współżycia seksualnego nie było, coś się stało, jako żeśmy się tak, prawda, zatrzymali, nie umiemy przejść naszych trudności, problemów, no i teraz no czuję jakiś wielki niedosyt. No i teraz zobaczcie, że z tej perspektywy no to trzeba pokazywać, jakże współżycie seksualne ma wartość, że jest jakimś głębokim znakiem jedności, oddania się sobie, że jest też elementem drogi do świętości. No i to działa dla pobożnych osób, to wierzących, to jest też ważny argument, no bo zawsze sobie wyobrażali, że świętość, a wiele ludzi ma taką inspirację wewnętrzną, że chcą naprawdę jakoś przybliżyć się do Pana Boga i stać się przy Nim lepsi i bliżej Niego,
Oczywiście tego się tak nie mówi na uniwersytecie, bo głupio, ale gdzieś tam w skrytości głębszych rozmów to można czasami nie podejrzewać, że ta osoba ma takie wewnętrzne jakieś poszukiwania bardzo autentyczne Pana Boga, bo nie jest w ogóle jakoś kojarzona z wiarą i z katolicyzmem. I to jest, i dla wielu ludzi nawrócenie oznacza, nie wiem, jakąś no, intensyfikację modlitwy, chodzenia do kościoła, a może pójścia na pielgrzymkę do Częstochowy. Natomiast nie kojarzy się z jakimś większą troską, na przykład o polepszenie, no, już w kontekście małżeństwa, naszego współżycia seksualnego. Żeby się bardziej troszczyć, być dla siebie delikatnym, jakoś lepiej siebie rozumieć, poznawać, to właśnie troszczyć się, żeby współżycie seksualne było częstsze, bardziej zaangażowane, żeby może poszukać jakichś form też uatrakcyjnienia współżycia seksualnego, jakąś fajną bieliznę kupić żonie, albo żona właśnie dla męża coś fajnego ubrała, co mu się podoba. Mąż też zresztą może jakieś stringi założyć, jak się żonie podobają, czy jakieś perfumy, czy jakaś kąpiel w jakichś takich fajnych, fajnych jakichś dodatkach. No i to są rzeczy, zobaczcie, które przecież świadczą o tym, że my się kochamy, więc nam zależy na sobie, jakoś chcemy być dla siebie no, atrakcyjni, chcemy się, żeby ta druga osoba ze mną się też czuła szczęśliwa, usatysfakcjonowana, więc wszystko jest jakąś wartością, którą trzeba w nasze życie wprowadzić, żeby właśnie to życie codzienne, też i życie seksualne uświęcić, że to jest wszystko dane nam od Pana Boga, żeby rozwijać się też i w tej dziedzinie życia we wszystkich kierunkach i głębsze jakieś rozmowy szczerej o naszej więzi miłosnej, ale też właśnie takich prostych sprawach związanych z uatrakcyjnieniem współżycia seksualnego. I wyobraźcie sobie, że to jest w Kościele wśród katolików i tego wymiaru małżeństwa katolickiego nie znamy, bo ja znam właśnie, mam to szczęście wyjątkowe, wielu małżonków, którzy no nie tylko no się kochają i troszczą się rzeczywiście jakoś o siebie, im zależy, żeby dogadać się w różnych sprawach, żeby sobie przebaczyć, ale też zawsze ma to jakiś kontekst seksualny. Na przykład wiele małżeństw mówi, że nawet czasami lubią się pokłócić, bo jak się tak wieczorem pokłócą, ale potem jakoś tak dojdą do porozumienia, zależy im, żeby sobie coś wyjaśnić i uda im się jakoś znaleźć jakiś taki konsensus czy zrozumienie, ustalą sobie wreszcie coś dla nich ważnego, no to potem czują się, że no tak wzajemnie jakoś kochani, ta miłość też jest taka wyjątkowa i potem kończą czy przypieczętowują pojednanie właśnie namiętnym aktem seksualnym. I nieraz mąż mówi, że wtedy to tak jakoś jest wyjątkowo, jakoś tak się oboje też staramy pokazać sobie, jak bardzo się kochamy, jak jesteśmy za sobą, jest jakieś może też poczucie właśnie takiego, może czasami też trochę skrzywdzenia tej drugiej osoby, bo ona mi coś tam uświadomiła w czasie tej rozmowy i taka chęć wynagrodzenia, pokazania, że ją kocham, że jestem dla niej. No i mówią, te seksy to są po prostu najlepsze. Albo właśnie szukają jakieś tam właśnie rzeczy, żeby uatrakcyjnić współżycie seksualne. Nawet już powstały dwa takie seks-shopy katolickie, nie wiem czy wiecie, tak? Gdzie no, nie sprzedaje się jakichś takich wulgarnych strojów czy jakichś wibratorów czy coś takiego, tylko właśnie jakąś fajną bieliznę, perfumy, jakieś tam pomysły na uatrakcyjnienie współżycia, żele, żeby też to współżycie seksualne było łatwiejsze,
czy właśnie jakieś tam też takie czasami zabawne rzeczy w stylu kostki do grania, prawda, że są dwie kostki, na jednej kostce tam jest, prawda, na przykład piersi, plecy, a na drugiej tam pocałuj, podrap, prawda, i trzeba sobie grają i co tam wyjdzie, to trzeba potem zrobić. I te kostki się cieszą, okazuje się, bo mam tam wgląd, że tak powiem, monitoruję rynek katolicki. No to się cieszą dużym powodzeniem, a jeszcze są fosforyzowane, tak żeby w nocy można było grać, jak dzieci pójdą spać. Także potem już zabawa idzie ostro, prawda? No to jest jeszcze nadzieja, że nie umieją czytać. No i takie różne rzeczy, albo na przykład często na rekolekcjach, jak małżonkowie sobie mówią, co lubią w swoim współżyciu seksualnym, no mówią też, co nie lubią, no bo też trzeba i od tej strony ruszyć sprawę, no to sobie potem różne takie marzenia swoje osobiste przekazują. Czasami uda mi się dowiedzieć, na przykład miałam taką parę, która sobie postanowiła po rekolekcjach, że spełniał swoje marzenia. Ona miała marzenie, żeby mąż jej zrobił takie porządne łoże z baldachimem. No i po 3 latach, jak żeśmy się spotkali, okazało się, że mąż zrobił wreszcie, zainwestował w żonę i ma to łoże. A on marzył o takim seksie na plaży romantycznym, gdzieś pod palmą, nie wiem, czy w Tunezji, czy w Egipcie, czy w Libii, ale gdzieś w tych regionach. No i pojechali. No i mówi też, że wreszcie zrealizował to swoje pragnienie. I zobaczcie, przecież w tym nic nie ma złego, prawda? Są fajne ludzkie różne marzenia, atrakcje, które, o których nie mówimy właśnie, nie wiem, koncentrując się tylko na jakichś tam kwestiach antykoncepcji, prawda, w samych takich jakby jednostronne spojrzenie, które nawet wymusza takie mówienie jakoś, no, że tak nie można, tak nie wolno, czyli nie słychać, co wolno. A to, co wolno, jest olbrzymią przestrzenią, która właśnie tworzy więź między ludźmi i naprawdę ludziom znowu aż tak dużo nie potrzeba, bo i tak ten seks się odbywa w ramach ludzkiego ciała, czyli żeby był szczęśliwy, to musi być mężczyzna i kobieta, prawda? I muszą jakoś trafić, czy jest definicja, że odległość nie może być dłuższa od długości. No i to, jak już ten warunek jest spełniony, no to już jest szansa, że współżycie seksualne się odbędzie. No a reszta to jest serce, przede wszystkim serce, żeby siebie kochać, no bo jak ktoś siebie nie kocha i tylko tak doznaniowo traktuje drugą osobę, no to siłą rzeczy to współżycie jest jakimś wykorzystaniem drugiej osoby. Dzisiaj się to tak dzieje. Teraz miałem na rekolekcjach parę, gdzie mąż był naprawdę przesiągnięty takim myśleniem erotomańskim, że on cały czas tylko no, jakoś zaspokajał te swoje potrzeby, doznania i często jakoś krzywdząc żonę, wymuszając współżycie wtedy, kiedy ona no, nie była pewna, czy jest niepłodna, a już mieli trójkę czy czwórkę dzieci, że czasami aż wymuszał współżycie, więc ona się czuła jakoś przymuszona, a on wiedział, że robi źle, ale właśnie miał takie wrażenie, że seksualność jest silniejsza od tej świadomości, że żona sobie potem może nie dać rady. I to było takie właśnie już takie erotomańskie, że jakby tracił kontrolę nad sobą, a myślał ciągle o swoim doznaniu, a w ogóle nie był w stanie wejść w głąb, przeżyć żony i jej potrzeb, jej poczuć, nie dawał jej poczucia bezpieczeństwa. I to ich oddalało od siebie, no bo ona też w którymś momencie zobaczyła, że no nie może się tak z mężem poprzytulać trochę, pocałować, tylko jeżeli ona zrobi jakikolwiek ruch właśnie w jego kierunku,
okaże mu miłość, serdeczność, przytuli się, no to no nie skończy się to tylko na przytuleniu, wtedy, kiedy ona nie jest gotowa do podjęcia aktu seksualnego, tylko już ten mąż zawsze wykorzysta tą sytuację i potem ją wprowadzi właśnie w taką sytuację lękową, że no nie będzie potem wiedziała, jakie są, będą konsekwencje tego współżycia. Czy właśnie będzie się czuła przymuszona i w ten sposób jakoś no, nieszanowana i niekochana. I to dzisiaj jest coraz większy problem i myślę, że będzie narastał takiego podejścia właśnie bardzo doznaniowego. Ale to nie znaczy, że przyjemność jest zła, że trzeba jakoś z przyjemnością walczyć, tylko chodzi cały czas o kontekst, żeby ta przyjemność była, to jest bez wątpienia wielką wartością wymyśloną przez Pana Boga dla ludzi, żeby ona była przeżywana w kontekście takiej prawdziwej rzeczywiście miłości, szanującej drugą osobę i w kontekście odpowiedzialności za drugą osobę, w kontekście małżeństwa, czyli właśnie tych wszystkich decyzji, które świadczą o tym, że ludzie na serio siebie traktują i nie chcą siebie tylko tymczasowo jakoś wykorzystać w sensie doznań, przyjemności, atrakcyjności, a potem się sobą znudzić i się pozostawić. I to jest właśnie to, o co Kościołowi chodzi. I to jest, myślę, że w każdym sercu ludzkim jest pragnienie kochania, bo też mam po takich spotkaniach jak z wami, że zawsze ktoś przyjdzie i mówi, to właśnie ja miałam takie doświadczenia, że właśnie gdzieś zraniłem tą swoją seksualność różnymi tam kontaktami przygodnymi i widzę, że to mi zaszkodziło i mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie pokochać drugą osobę i otworzyć się na nią i stworzyć małżeństwo. Ale właśnie tutaj jest kluczem do tego myślenia jest odkrycie, że nasza męskość, kobiecość, nasza cielesność, seksualność i też i przyjemność seksualna, że to wszystko zostało stworzone przez Pana Boga. To już w raju było, jak Adam zobaczył Ewę, obudził się ze snu, to wykrzyknął z radości. My tego nie słyszymy, bo tam jest taki tekst, który do nas kompletnie nie przemawia. Ta jest kością z moich kości, ta jest ciałem z mego ciała, ta się kobietą będzie nazywać, więc nic nam to nie mówi, ale tam jest to trzy razy ta i to jest najważniejsze. I to trzy razy ta to jest rodzaj najwyższy, najpiękniejsza, najwspanialsza, najukochańsza, czyli po prostu jak Adam się obudził, to dostrzegł Ewę i się zachwycił. To był okrzyk miłości, zachwytu i największego szczęścia, jakie do tej pory doznał. I to jest bardzo ciekawy wątek w Piśmie Świętym, już na samym początku, bardzo pozytywny. Czyli Adam jest stworzony przez Pana Boga, ten pierwszy człowiek, i wchodzi w relacje ze zwierzętami. Jeszcze nie ma drugiego człowieka, kobiety, więc ma pieska. Prawda? I już i ty będziesz psem, nazywa, już okazuje jakąś tutaj, wchodzi w jakąś relację jako człowiek właśnie do tego świata zwierząt. Ty będziesz krową, prawda? Ty będziesz kotem i zaczyna rozmawiać. Ma pieska, oswoił go, piesek merda ogonkiem, rozmawiają, głodny jesteś, chodź, dam ci tutaj, prawda, jakąś świeżego ptaszka. Już się wtedy zaczęły takie rzeczy. I tutaj sobie mleczka się napi, no już no jest jakiś dialog, piesek merda ogonkiem, cieszy się, jak pan się budzi, wskakuje mu do łóżka, oblizże. No i to jest takie miłe, ktoś mnie kocha. Teraz taka jedna teściowa właśnie wyznała, też małżonkowie mi opowiadali, mówi, że bardzo lubię, jak dzieci do mnie przychodzą, bo tylko jak mój pies i dzieci cieszą się, jak mnie zobaczą. Takie wyznanie teściowej. Czy dzieci, w sensie wnuki, bo już właśnie rodzice to nie za bardzo. I to jest to doświadczenie Adama, że ten piesek go kocha, poliże, pocałuje, a potem jak go Ewa pocałowała, no to od razu, czy polizała,
prawda, to nagle zobaczył, że to jest całkiem co innego, że no w ogóle nie ma żadnego porównania między lizaniem psa, a całowaniem przez Ewę. Że to jest całkiem inna jakość. Wszedł w całkiem inną relację i wtedy mówi, to jest kość z moich kości, prawda? Czyli wreszcie można się porządnie pocałować. A że wreszcie się rozumiemy, wreszcie jakoś no, współgramy ze sobą. Czy ja czuję, że ona mnie słucha, że ja mogę swoje wnętrze wypowiedzieć, swoją miłość i nikogo nie jestem w stanie tak pokochać, jak właśnie tą kobietę. I dokładnie to samo przeżywa Ewa.